Rozmowa dnia. A pierwszym gościem jedynki w środę jest pan Stanisław Szwed, wiceminister rodziny. Witam pana serdecznie. Dzień dobry państwu. Drodzy słuchacze, dajcie głośniej teraz, bo będzie o 500+, aktywni plus, ustawie o pracy zdalnej. Ale zanim o tym wszystkim, widziałem, że pan się za głowę złapał, kiedy Daniel mówił o 105 milionach funtów za piłkarza. Ile to 500+ by było? Oj, to trzeba dobrego matematyka, żeby to przeliczyć. A to faktycznie jest niemoralne, prawda? Tak, no, dokładnie. No, po prostu jakieś kosmiczne kwoty za piłkarzy. W ogóle w sporcie takie wysokie kwoty transfer powodują, że no, to się robi no, już zupełnie jakaś absurdalna sytuacja, bo przecież są też inne dziedziny sportu, w których są zupełnie inne pieniądze, a to takie kwoty, no to są gigantyczne pieniądze z około tam ponad 500 milionów polskich złotych, licząc. Tak, dokładnie. To są no, niewyobrażalne kwoty za piłkarza, który przechodzi do drużyny. Drodzy państwo, zgadzam się całkowicie z panem ministrem i tutaj trzeba zadać takie pytanie, właściwie retoryczne. Czy to już nie jest demoralizacja? Dobrze, zostawiamy to na boku. Zaczynamy od naszych spraw. Panie ministrze, 500+. Co się zmienia w tej tak, sprawie? Tak, kolejny rok już rozpoczynamy realizacji programu 500+. Od 1 lutego, czyli od dzisiaj, można składać wnioski elektronicznie przez PUE, czyli taki portal Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Tak? Tak, od dzisiaj. Przez nasz program Empatia naszego ministerstwa i przez elektroniczność bankową można składać wnioski elektronicznie. Wszystkie wnioski w tej chwili już składamy elektronicznie. Jeżeli składamy teraz od 1 lutego do końca kwietnia, to mamy gwarancję ciągłości wypłaty świadczenia, bo okres się rozpoczyna od 1 czerwca, czyli tutaj nie mamy żadnej przerwy. No jeżeli będziemy później składać wnioski, no to ten okres wypłaty się przesuwa. Także zachęcamy wszystkich, żeby już elektronicznie składać sobie wnioski na nowy okres jakby wypłaty świadczenia 500+. Myślę, że tu wszyscy już, którzy w tym programie uczestniczą, znają te ścieżki, ale najważniejsze, że to teraz wszystko się odbywa drogą elektroniczną. Warto przypomnieć, że 7 milionów naszych dzieci, młodzieży z tego programu korzysta. No już wypłaciliśmy ponad 220 miliardów złotych, trafiło do polskich rodzin. Bo to jest 6 tysięcy rocznie, 120 tysięcy w ciągu 18 lat, także no to jest bardzo dobry zastrzyk finansowy dla naszych rodziców. Panie ministrze, żona czasami zgłasza, że te 500+ czasami przychodziło z opóźnieniem. Myśmy to składali na karb tego, że to władze miasta wypłacają te pieniądze. Czasami się opóźniało. Czy teraz to się jakoś zmieni? Teraz wypłatami zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Tam są składane wnioski i Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca te środki. Dobrze. Kolejna rzecz. Ustawa... No, oczywiście na konta bankowe, bo jest to wszystko elektronicznie. Ustawa o pracy zdalnej. Prezydent podpisał. Proszę o szczegóły. Ta ustawa jest podpisana. Tam mamy dwa rozwiązania. Jedno rozwiązanie dotyczące pracy zdalnej i drugie możliwość badania trzeźwości przez pracodawców. Jeśli chodzi o pracę zdalną, wchodzi w życie po 2 miesiącach. Generalnie zakłada się na zawarciu porozumienia między pracodawcą, a na przykład organizacjami związkowymi, bądź to z przedstawicielami załogi, bądź z samym pracownikiem o powierzeniu pracy zdalnej. Czyli to musi być wzajemne relacje, czy jedna i druga strona musi się na to zgodzić. W tym regulaminie określa się też również koszty, jakie są z tym związane, gdzie ta praca będzie wykonywana, ale też ważne, że są to jakby wyjątki dla kobiet w ciąży, dla matek i ojców wychowujących dzieci do 4 roku życia. Pracodawca nie będzie mógł odmówić pracy zdalnej. Jeżeli odmówi, to musi to uzasadnić, no bo może być jakaś przyczyna, choćby techniczna, z której no, nie będzie można tej pracy powierzyć. I również dla osób, które opiekują się osobami niepełnosprawnymi, z niedołężnymi, też tutaj pracodawca nie będzie mógł odmówić pracy zdalnej. I w drugą stronę, jeżeli będzie sytuacja kryzysowa, jak na przykład teraz mieliśmy do czynienia z COVID-em, to pracodawca będzie mógł powierzyć pracownikowi pracę zdalną. Może to być praca hybrydowa, czyli częściowo zdalna, częściowo w miejscu pracy, także tutaj jest dosyć szerokie możliwości, ale tak by najważniejsze, no, musi być zawarte porozumienie, czyli dogadanie się dwóch stron, jeśli chodzi o powierzenie pracy zdalnej. Pracodawca zyskał prawo badania na obecność alkoholu we krwi, tak? Dokładnie tak. Jest teraz taka możliwość, że pracodawca będzie mógł z jednej strony nie dopuścić pracownika od razu do pracy, jeżeli... I nie musi uzasadniać
uzasadnienia pokazywać. Po prostu wchodzisz do pracy, proszę dmuchaj, tak? No, dokładnie tak, dokładnie tak. Oczywiście tam są określone reguły, ale będzie mógł pracodawca sprawdzić. Jeżeli pracownik odmówi, nie zostanie dopuszczony, to wtedy jest też, może być wezwana do tego policja, która jeszcze dodatkowo może sprawdzić, potwierdzić te badania. Jak się okaże, że jest trzeźwy, pracodawca nie ma nic, pracownik nie ma nic do gadania. Trudno, pracodawca ma prawo sprawdzić alkohol już. Tak, dokładnie tak. No, drodzy państwo, to jest ważna rzecz, bo wiemy, że w Polsce jest tym jednak problem i te małpeczki, te piwka i tak dalej od rana dostępne w sklepach, więc się pilnujmy teraz, pilnujmy, bo pracodawca może sprawdzić naszą trzeźwość. Kolejna rzecz, program Aktywni Plus. O co chodzi? To jest program, który jest skierowany dla naszych seniorów. To już jest kolejna edycja. Teraz mamy kolejną 5-letnią perspektywę. Mamy na to przeznaczone 200 milionów złotych. Rocznie to jest 40 milionów złotych skierowany do organizacji pozarządowych na wsparcie seniorów. To są różne zajęcia. Zajęcia jakby aktywizujące naszych seniorów, też zajęcia dotyczące wyłączenia cyfrowego, czyli uczenia naszych seniorów obsługi różnych nowych rzeczy dla seniorów, jakim są systemy informatyczne, ale też większy udział osób starszych w podejmowaniu różnych decyzji na szczeblach lokalnych, czy też takie przygotowanie do starości, czyli między innymi też takie nawiązywanie więzi międzypokoleniowych, czyli wspólne zajęcia z przedszkolakami. Tutaj w każde formy, które będą wspierały aktywność naszych seniorów, mogą tutaj być realizowane. Składane są wnioski do 22 lutego do naszego ministerstwa przez organizacje pozarządowe. Oczywiście jest specjalny generator. Później jest tutaj komisja konkursowa, która ocenia te wnioski i od 1 kwietnia te umowy zostaną podpisane i program będzie realizowany. Czyli ja mogę przygotować jakiś plan aktywizacji seniorów, zgłaszam się do waszego ministerstwa, wy oceniacie, czy jest okej, czy nie okej. Jeśli okej, to mam na to kasę i to robię. Dokładnie tak. Przygotowanie do starości, jak to brzmi, drodzy państwo? Kolejny element, jesteśmy przy naszych kochanych seniorach, no to nie może zabraknąć pytania o rewaloryzację. O tym nigdy za mało. Proszę powiedzieć, rewaloryzacja ile i od kiedy, a państwo dajecie głośniej w tej chwili. Waloryzacja będzie na poziomie wyższym niż przewidywaliśmy w budżecie państwa. To będzie 14,8%, czyli niespełna 15%. W tym jeszcze jest waloryzacja kwotowa, która zapewnia 250 zł tych najniższym świadczeniem. To jest gdzieś, jeżeli emerytura jest do kwoty 1716 zł, to 250 zł jest tutaj gwarancją. Oczywiście mówimy o kwotach brutto. Później jest ta część procentowa, czyli 14,81% więcej niż przewidywaliśmy. Przeznaczamy na to ponad 42 miliardy złotych i 1 marca w zgodzie z taką już tradycją waloryzacja jest wypłacana. Czyli mówiąc krótko, waloryzacja emerytur, ona będzie od marca, tak? Od marca, tak. Od marca. Będzie dokładnie o wartość średniorocznej inflacji, tak? Dobrze mówię? To jest średnioroczna inflacja ubiegłoroczna, bo to liczymy inflację średnioroczną z ubiegłego roku. Główny Urząd Statystyczny ogłosił już te dane, plus jeszcze wskaźnik wynagrodzeń. On jeszcze nie został podany, zostanie podany na dniach, jak to się mówi, ale tutaj nie będzie zmiany, jeśli chodzi o wysokość waloryzacji, czyli 14,8%. Kochani seniorzy, zostajemy jeszcze przy odbiornikach. Ma pan 60 sekund na opowiedzenie o 12 i 13. Trzynastka i czternastka. Trzynastki i czternastka, tak. Przepraszam, tak omyliło mi się. Trzynasta emerytura to oczywiście dodatkowe świadczenie. To będzie od 1 kwietnia i tutaj wszyscy, którzy są uprawnieni, ponad 9 600 000 emerytów, rencistów, emerytów rolniczych, ci, którzy otrzymują świadczenia kompensacyjne, świadczenia przedemerytalne, są uprawnieni do 13 emerytury. To od 1 kwietnia i już mamy przygotowaną ustawę o tak zwanej 14 emeryturze. Ona będzie na tych samych zasadach, jak w ubiegłym roku, czyli tu będzie ten limit dopuszczający do 2900 zł. Wtedy wszyscy otrzymują najniższe świadczenie, bo 13 i 14 emerytura jest w wysokości najniższej ile emerytury. To jest w tej chwili 1588,44 zł brutto. I tam później będzie przy 14 emeryturze zastosowany mechanizm złotówka za złotówkę, jeżeli ktoś przekroczy. I te osoby, które mają najwyższe emerytury, no nie otrzymają 14 emerytury.
koniec sierpnia, wrzesień wypłata 14 emerytury. Czyli mamy waloryzację, 13 emeryturę i 14 emeryturę. Drodzy emeryci, nie słuchajcie i drodzy kochani seniorzy, nie słuchajcie tych, którzy mówią, że jak dostaniecie tę kasę, to się nawis inflacyjny powiększy, że to w ogóle niedobrze dla gospodarki, bo tyle kasy jest. Należy się wam. Po prostu te pieniądze wam się należą. Nie powiem jak co komu. Po prostu. Kochani moi, słuchacie programu Pierwszego Polskiego Radia. To są sygnały dnia. Za chwilę przenosimy się do internetu. Tam porozmawiamy o podwyżkach dla budżetówki, a dokładnie na stronie Jedynki oraz w naszych mediach społecznościowych. No właśnie, budżetówka, panie ministrze. Oni wszyscy krzyczą, chcemy podwyżek inflacyjnych. No myśmy tutaj w tym roku w budżecie zaplanowaliśmy 7,8% wskaźnik wzrostu wynagrodzeń. Oczywiście on też średnio może być też w niektórych miejscach wyższy. Trwają też w tej chwili rozmowy ze związkami zawodowymi. Ewentualnie jeszcze może się uda wygospodarować jakieś minimalne, większe kwoty na wzrost wynagrodzeń. I mamy świadomość, że tutaj ta sytuacja w budżetówce jest trudna, ale tak jak mówię, budżet jest przyjęty. Tyle zostało zaplanowane w budżecie, jeśli chodzi o podwyżki w sferze budżetowej. Płace minimalne, jak i kiedy rosną? Płace minimalne mamy przyjęte rozwiązania. Mamy w związku z właśnie z wysoką inflacją mamy dwa miejsca, gdzie płaca minimalna jest podwyższana, czyli 1 styczeń 3490 zł i 1 lipiec 3600 zł. Ważne, że przy płacy minimalnej zachowujemy tę relację między płacą minimalną a przeciętnym wynagrodzenie, one jest na poziomie ponad 53%. To jest też zbieżne z płacą minimalną, którą już też przyjęła Unia Europejska, która zaleca, aby we wszystkich państwach płaca minimalna była powyżej 50% w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia i my tutaj jesteśmy tutaj w dobrej sytuacji, bo utrzymujemy za naszych rządów, że ta płaca minimalna jest powyżej 50%. A to przeciętne wynagrodzenie ile wynosi? No to w tej chwili, jeżeli będzie ponad 6 tysięcy, musi być w okolicach 6 tysięcy. Brutto? 800, tak. Wszystko mówimy o kwotach brutto. 6 tysięcy złotych 800. Brutto. 6800 brutto. 6800 złotych przeciętne wynagrodzenie brutto. I jeszcze jedno pytanie. Idzie recesja? Idzie bezrobocie? Tutaj mamy dzisiaj dobre wskaźniki, jeśli chodzi o sytuację na rynku pracy. Bezrobocie na koniec grudnia 5,2%, 812 tysięcy bezrobotnych. Minimalnie wzrosło w stosunku do listopada. Jeżeli byśmy porównali ze skalą Eurostatu, z skalą europejską, to mamy drugi najniższy wynik w Europie, jeśli chodzi o stopę bezrobocia. To jest 3%. W tej chwili te sygnały, które wpływają, jeśli chodzi o zwolnienia grup to są minimalne zgłoszenia, czyli nie ma jakiegoś tutaj w tej chwili zagrożenia, że gwałtownie wzrośnie nam bezrobocie, także tutaj myślę, że sytuacja jest w tej chwili w miarę stabilna. Oczywiście no, sytuacja też jest dynamiczna, ale na dzisiaj nie ma jakiegoś większego zagrożenia, jeśli chodzi o bezrobocie. Kochani słuchacze, to była rozmowa z panem Stanisławem Szwedem, wiceministrem rodziny. Dziękuję i dobrego dnia. Dziękuję bardzo. Była to rozmowa dnia. Udostępni ją portal informacyjny polskieradio.pl.